Ja chciałbym Państwa bardzo gorąco przywitać i powiem Wam, że jacy jesteście, to dowiecie się na końcu odcinka. Co z twoją koszulką? Co się stało? Wskoczyłeś do farby ultra pomarańczowej? Czy ty byłeś w sklepach ostatnio? Przejdźcie do sklepu, sprawdź, że ciuchy, które wyglądają no, zaniedbane, podarte, takie byle jakie, są w modzie teraz. I nie ma nic innego. Idziesz do galerii. Mhm. Podaj mi nazwę sklepu, gdzie możesz kupić prostą, normalną koszulkę bez zbyt wyciągniętych rękawów, tutaj za dużo. To jest sklep, który ja zawsze kupuję. Na przykład? No Hugo Boss oczywiście. Karol, poczekaj. Czekasz? Zamknij oczy. Patrzcie, czy trzyma oczy zamknięte. Wiesz, że ja serio mam zamknięte oczy. A musisz się schylić. Kapelusz? Pablo Paciorro. Jak? O, to jest ten look. Jeszcze taką podartą koszulkę. No, ludzie, którzy nie wiedzą, o co chodzi, otóż na Facebooku wczoraj było wrzucone takie zdjęcie i tam w tle tego zdjęcia. Zdjęcie ściany. Prawda. Zdjęcie ściany, a tam w tle był właśnie tenże kapelusz, to jest kapelusz oczywiście Karoliny. A ja? Wyglądasz jak hipster. Chcesz pogadać o getem? Może o Tomaszu Manie. O, pogadajmy o tym. O Tomaszu Manie. Karol ma podobno świetny temat dzisiaj. Karol, jedziesz. Wczoraj na Facebooku przeczytałem taki artykuł, ktoś podrzucił z Gazety Wyborczej. Polska niewiedza naukowa. Otóż przeprowadzono taki ogólnoświatowy test, bardzo dużo, 16 000 ankietowanych z krajów takich jak Austria, Czechy, Niemcy, Polska, Włochy, Hiszpania, Francja, Holandia, Wielka Brytania, Dania oraz USA odpowiadali na pytania naukowe wykorzystujące wiedzę logiczną, wiedzę światopoglądową, związaną z pochodzeniem świata, z tym, że Słońce się kręci wokół Ziemi, czy Ziemia wokół Słońca i tak dalej, i tak dalej. I ludzie odpowiadali. Mądre kraje. To są mądre kraje. No i właśnie. Oprócz USA. Oprócz Polski. I USA. Jak wynika ze statystyki, którą właśnie możecie zobaczyć na ekranie. Polska, ale co to znaczy? Jest w dupie. Średnia liczba poprawnie udzielonych odpowiedzi na 22 pytania. Polska 12,4, gorzej tylko Włochy i Hiszpania. Gorzej tylko Włochy i Hiszpania. Następnie, to jest najlepsze. Które z poniższych stwierdzeń lepiej przedstawia pańską opinię na temat pochodzenia i ewolucji człowieka? I mamy trzy opcje. Pierwsza opcja. Człowiek powstał w wyniku ewolucji z wcześniejszych gatunków zwierzęcych. Druga opcja. Bóg stworzył człowieka, mniej więcej takiego jak wygląda on dziś. I trzecia. Nie wiem. Otóż, pierwszej odpowiedzi udzieliło w Polsce najmniej osób z całej Europy, mniej tylko w USA, kolebce całej, prawda, kreacjonizmu, natomiast w całej Europie, dla porównania, pierwszej odpowiedzi najwięcej Duńczyków, 80 ponad 5%, natomiast Polaków 37, mniej tylko w Stanach 29%. Ale to jest po prostu zwykły wskaźnik religijności w państwie. Właśnie nie. Widz polega na tym, że te dwa wskaźniki są powiązane, czyli to, jak duże umocnienie jest kreacjonizmu w danym państwie i jak równocześnie wysoka jest normalna, standardowa wiedza naukowa. To, że Ziemia się kręci wokół Słońca, powstaliśmy od małp albo nie. Zadam ci pytanie logiczne, bardzo proste. Na to pytanie bardzo wielu Polaków błędnie udzieliło odpowiedzi, ale wierzę, że ty odpowiesz dobrze. Pytanie również do was. Lekarz powiadamia pewną parę, że według analizy genetycznej prawdopodobieństwo, że ich dziecko będzie obarczone jakąś chorobą dziedziczną jest jak 1 do 4. Czy to oznacza, że po pierwsze, jeśli pierwsza trójka dzieci urodzi się zdrowa, czwarte będzie chore? Druga odpowiedź. Jeśli pierwsze dziecko urodzi się chore, następna trójka będzie zdrowa? Trzecia odpowiedź. Ryzyko choroby jest takie samo w przypadku każdego dziecka. Czwarta odpowiedź. Jeśli będą mieli tylko trójkę dzieci, żadne z nich nie będzie chore. C. No dokładnie. Ale poprawna odpowiedź. W sensie ktoś odpowiedział inaczej, rozumiem. Bardzo dużo. Raz czy dwa w życiu rozwiązałem sobie test na inteligencję i potem przestałem je rozwiązywać, bo nigdy nie byłem w tym dobry. I ja wiem, że to jest coś innego trochę. Natomiast tutaj były pytania o dosyć proste. Na przykład, o, jedynie 28% z nas zdaje sobie sprawę, że antybiotyki nie zabijają wirusów. Co czwarty Polak nie wie, że światło porusza się szybciej od dźwięku, co w tym akurat przypadku plasuje nasz kraj średniej europejskiej. To już jest głupie. Tak czy inaczej, ja nie twierdzę, że wszyscy mają być super mądrzy, ja nie twierdzę, że ja jestem super mądry, ale że Włodek jest super mądry, bo nie o to w ogóle chodzi. Natomiast! Przykrym jest to, dosyć mocno przykrym, że plasujemy się w szarym ogonie Europy i kraje, które przeżywają obecnie kryzys, takie jak Włochy i Hiszpania, są tuż obok nas. I na przykład jest jeszcze jedna fajna rzecz, tylko ostatnia, że w Stanach podobna ilość ludzi młodych i starszych sięga do internetu po treści naukowe, natomiast tutaj jest zupełnie inaczej. Wiesz co zauważyłem? Że od kiedy prezentujemy swoje tematy, to prezentujemy, a mało gadamy ze sobą. Nie mamy o czym rozmawiać. Przy piwku. Nie rozmawiam z ludźmi w białych koszulkach. Wyglądasz jak gość, co maluje pasy na jezdni. W niedzielę kończącą ostatni długi weekend, czyli ten, co był po 15 sierpnia, goście w niedzielę wieczorem na dojazdówce do autostrady malowali pasy. Boję się, że może boję znać się mój temat, dlatego, że mój temat jest na temat. No. To który? No nie wiem, który. Ale strzelaj. Zacznij. No nie, nie mam pojęcia. Strzelaj. O marketach? No! Aaaa! Jest trafiony, zatopiony!
Dobry temat do Lesa. Boję się, że Karol będzie... Po pierwsze go znał, czytałeś go? To nie jest obciach robić zakupy w dyskontach. To się dowiedziałem z tego artykułu. Trafna jest za tym artykule, że ci ludzie to nie są biedacy. Ci ludzie. Nie, bo oni ci ludzie. Ludzie robiący zakupy w dyskontach. People. Poczekaj, poczekaj, żeby nas już do końca nie zhejtowali. Nie zhejtują, bo ja chcę powiedzieć coś pozytywnego, jak coś tylko dotrwa do końca. Chodzi o to, że ci ludzie po prostu liczą pieniądze. Jeżeli kawa Chibo zielona kosztuje w Almie 30 zł, a w Biedronce kosztuje 25 i jest to dokładnie ta sama kawa, to nie są dwie różne knajpy, gdzie jest pizza lepsza, gorsza, wino lepsze, gorsze, blablabla, tylko to jest dokładnie ten sam produkt. Tak. Ja tylko powiem, zrobię antyreklamy jednym i reklamy drugim. Byłem w Robczycach w centrum delikatessen. Skojarz takie zielone centrum delikatessen. Jasne, tam jest drogo. Kupiłem mąkę za 3 złote coś. Pojechałem do Biedronki, kupiłem mąkę, złote 50 zł za sztukę. Ale pytanie jest, czy kupiłeś dokładnie taką samą, bo wiesz, mi nawet chodzi o to, że w tych sklepach dokładnie ten sam produkt. Dokładnie. Dobrze, musimy kończyć ten odcinek, ja się pożegnam z Państwem, bo wiecie, że ja robię to najlepiej. Dlatego pożegnam się dzisiaj ja, a zaraz po zakończeniu i napisach można nas śledzić na Twitterze, oglądać nasze odcinki na Facebooku też. Tam zajrzymy, czy to Photoshop, czy nie. Żegnam Państwa i bądźcie lekkostronniczy! O! Widzę, że podoba Wam się moje malowidło. Proszę zobaczyć, jakie prawdziwe. A? Nie Photoshop? A mówiłem, że nie Photoshop. Poczekaj. Karolina się wstrzymuje. Karolina się zabije. Jak się robi ten? Jak się robi? Wiesz, podaj... Nie, jak się robi nie kreskę, a... Nie, podaj, wiesz co? Cicho. Przepraszam, ale zaszpachlujemy. Pani! 4 stóweczki. Będzie jak nowe. No miał tu uderzenie. Uderzyło go coś w kask. Przepraszam.